jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ogromnie się cieszę, że tak licznie przybyliście na niezmiernie ważną dla nas uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Sosnówce. Cieszę się tym bardziej, że nasza uroczystość zbiegła się z 210. rocznicą urodzin pisarza, 60. rocznicą powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, a także ogłoszeniem roku 2022 rokiem Kraszewskiego w powiecie bialskim. Józef Ignacy Kraszewski był powieściopisarzem, poetą, krytykiem literackim, dziennikarzem, działaczem społecznym, a przede wszystkim wielkim Polakiem o niezliczonych zasługach dla polskiej kultury. Jego postać jest nam bliska między innymi ze względu na fakt, iż ten wielki pisarz swoje dziecinne lata spędził w dworze u swoich dziadków. Po bliskim Romanowie. Znajdujące się tam w chwili obecnej Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego przypomina nam, że nasze rodzinne strony to zarazem kraj lat dziecinnych autora starej baśni. Wybierając dla szkoły imię, kierowaliśmy się przekonaniem, iż powinna być to osoba godna naśladowania, ściśle związana z historią naszego regionu. Nie ulega wątpliwości, że nasz patron spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a jego postawa życiowa oraz dokonania mogą być wzorem dla współczesnej młodzieży. Pozwala to oprzeć działania wychowawcze na wartościach, które na trwałe wpiszą się w tradycję naszej szkoły. Cieszymy się, że wchodzimy do grona szkół noszących imię tego wielkiego i bliskiego naszym sercom pisarza. Od dziś mottem naszej szkolnej społeczności będą słowa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Młodość ma w sobie zapasy siły, którymi wiele przemóc może, gdy zechce. Życzę nam wszystkim, byśmy zawsze znaleźli w sobie te zapasy siły i chcieli przemóc wszelkie przeciwności. Branek nam uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się Szkole Podstawowej w Sosnówce imię Józefa Ignacego Kraszewskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sosnówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. Poczuć sztandarowy. Do przekazania sztandaru wystąp. Szanowna Pani Dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sosnówce jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka. Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Poczet sztandarowy szkoły. Do przyjęcia sztandaru wystąp. Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w Wasze ręce jako symbol tradycji szkoły. Czcijcie go i szanujcie. Trzeźcie jego honoru. Przyjmujemy sztandar, obiecuję dbać na niego, być go sumiennie wypełniać obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. My,
Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Józefa Ignacego Krażewskiego w Sosnówce w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, patronowi i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy. Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Zdobywaną wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w codziennym życiu. Ślubujemy. Być dobrym Polakiem, być wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą. Ślubujemy. Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy. Przez honoru i dobrego imienia naszej szkoły, sumienną pracą i nauką rozsławiać jej imię. Ślubujemy. Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, gminy i ojczyzny. Ślubujemy. Posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy i ważny atrybut szkoły. Dlatego proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku dla całej szkoły. Nadanie imienia to doniosła uroczystość, która nie tylko integruje uczniów oraz całe grono pedagogiczne, ale to również zobowiązanie do naśladowania wartości wyznawanych przez przyjętego patrona. Nauka ma to do siebie, żeby się w człowieku mocno ustanowiła, potrzebuje czasu. Co prędko się nabywa, ulatuje też żywo i później ślad nie pozostaje ciężkiej pracy i tych podwalin gruntowych, które budowę dźwigać powinny. Są to słowa naszego wieszcza Józefa Ignacego Kraszewskiego, polskiego pisarza, publicysty, wydawcy, historyka, działacza społecznego i politycznego oraz autora z największą liczbą wydanych książek, powieści, historii, literatury polskiej oraz malarza. Państwa patron w tych słowach przekazuje to, co najważniejsze dla młodych pokoleń. To dzięki Wam szkoła w ogóle istnieje. Gdyby nie Wasza obecność, szkoły by nie były potrzebne. Więc jeżeli Wy jesteście, to te wszystkie dorosłe osoby, które tutaj siedzą i które tak poważnie wyglądają, to one właśnie przyjechały ze względu na Was. I też ze względu na Was ta szkoła otrzymała imię Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tak jak Pan poseł wspomniał, jest to ogromne wyzwanie dla całej społeczności szkolnej. Dlaczego? Dlatego, że trzeba naśladować swojego patrona, trzeba czerpać to, co w jego życiu sprawiło, że stał się na tyle zacną, na tyle ważną postacią, że społeczność szkolna postanowiła nadać właśnie jego imię tej szkole. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość na danej Szkole Podstawowej w Sosnówce imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Żałuję, że na osobiste spotkanie z Państwem oraz udział w tym doniosłym i ważnym święcie nie pozwalają mi podjęte wcześniej zobowiązania. Nadanie imienia szkole to niezwykłe wydarzenie, które służy kształtowaniu tożsamości szkolnej i przyczynia się do większej integracji uczniów, nauczycieli i rodziców. Bardzo się cieszę, że społeczność Szkoły Podstawowej w Sosnówce wybrała na swojego patrona Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rada Powiatu w listopadzie 2021 roku podjęła uchwałę, że rok 2022 będzie rokiem pana Kraszewskiego. W 210. rocznicę jego urodzin i 60. rocznicę powstania Muzeum Romanowa. Dzisiejsza uroczystość wspaniale wpisuje się w realizację tego projektu. To żywe świadectwo, że to ogłoszenie
rokiem 2022 rokiem Kraszewskiego nie jest martwy. Nie jest gdzieś tam tylko dla pracy, dla radnych, dla społeczności powiatowej. Dzisiaj bardzo się cieszę, że ta szkoła, jak żadna inna w powiecie Bielsku, przyjmuje to imię. Drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, pani dyrektor oczywiście, to dzięki wam, to dzięki waszej wiedzy, którą przekazaliście o tym wspaniałym wieszczu. Nie byłoby tego, gdyby nie wy, zaręczam i zapewniam. To wy powiedzieliście o tym, że patriotyzm uczy się w domu, uczy się w szkole, w gminie. W 1879 roku odbył się taki jubileusz dziesięciolecia Twórczości Kraszewskiego. On miał miejsce właściwie w dwóch miejscach, w Dreźnie i w Krakowie. Natomiast podczas tego jubileuszu dreźnieńskiego padły takie znamienne słowa. Miłość do prawa wolnego broni najwyższym czynem. Proszę Państwa, też Kraszewski wywarł bardzo duży wpływ na pokolenie współczesnych literatów. O jednym ze swoich takich właściwie Eliza Rzeszkowa spętowała działalność literacką Kraszewskiego słowami, jak kawałek drzewa swojego, z niego początek, swój wiersz. Niech to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych działań, które wzbogacają jej historię. Posiadanie patrona własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązań. To ważny atrybut szkolnej tradycji. Niech ta tradycja pomaga w kształtowaniu serc i umysłów dzieci i młodzieży. W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowce oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowce szanowny pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, uczniom i całej społeczności szkolnej serdeczne gratulacje. Niech otrzymany sztandar będzie symbolem wartości oraz inspiracją do kształtowania się charakteru i patriotycznych postaw młodego pokolenia. Uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce, aby w badanym okresie nam wartości towarzyszyły nam przez całe życie. Niech widok sztandaru napełnia Was dumą, przypomina o uczciwości, odpowiedzialności i patriotyzmie, gdyż te właśnie wartości są niezwykle ważne dla młodego pokolenia. Życzę dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom wielu sukcesów w nauce, pracy oraz życiu osobistym. Dziękuję bardzo. Zapamiętali kilka takich fundamentalnych w jego zrozumieniu świata spraw. Pierwsza i podstawowa chyba to była miłość do człowieka. Miłość i szacunek do każdego człowieka. Nie tylko do tego najbliższego. Do człowieka bez względu na jego kolor skóry, przekonania, religię. Jako osoba, która kiedyś chodziła szkołę, gimnazjum imienia Kraszewskiego, powiedzieć, dlaczego ten Kraszewski jest dla nas dzieci tak ważny. Ponieważ on jako uczeń miał w szkole problemy. Nawet kiedyś nie znał. I słuchajcie, ale to jest przykład człowieka, który potrafił swoje problemy opanować, przełożyć. I słuchajcie, kiedy Was ogarnie zniechęcenie, kiedy Wam się nie będzie chciało uczyć, kiedy pomyślicie, że trzeba się oddać, pamiętajcie, że każdy z Was ma w sobie mnóstwo talentów i ten patron, którego dzisiaj otrzymaliście, nie będzie dla Was dobrym wskazem. Szukajcie sobie talentu. Życzę Wam, żeby każdy problem przerobić Was. Życzę tego Waszym nauczycielom, Waszym rodzicom, wszystkim zadaniom. Patrzcie, ten pan wygląda zupełnie jak ten słynny pisarz z ławeczki po drugiej stronie parku. Rzeczywiście, nazywa się chyba Józef Ignacy Kraszewski. Do usług, szanownej młodzieży. Ale jak to tak? Pan tu
powiedzmy, że odwiedzam rodzinne strony. Niewiele się tutaj zmieniło, choć przyznam, że jest jeszcze piękniej niż kiedyś. Wiecie, kim jestem? Oczywiście, jestem słynnym pisarzem, w dodatku stąd. Cała nasza okolica jest dumna, że kochacie pan właśnie z tej strony. Tu me serce pozostało. Niedługo Jana, nadal chodzicie tutaj w sobotkę tak hucznie? Zapasy siły, którymi wiele przemóc może, gdy zechce.